Cześć, tutaj Olek, a.k.a. Wuzej. Widzicie kolejny gameplay z gry, z której w zasadzie nie chciałem nic uploadować, ale powiedzmy, że miałem taką chęć, żeby rzucić coś innego niż pojawiło się ostatnio. No i właśnie oto ta gra. Chcecie, możecie liczyć sobie kile. Ja w tym momencie się tego nie podejmuję, nie mogę nawet patrzeć na gameplay. No i jest to niby MOAB czy nie MOAB, ale ten znak zapytania w temacie jeszcze sugeruje jedną rzecz. Czy w ogóle jest sens takie rzeczy uploadować, bo gra w MW3 nie przynosi mi ani trochę przyjemności. Dla mnie to jest po prostu mordęka. Siadłem, ten gameplay akurat nie zajął mi tak długo. Musiałem tutaj przykampić, bo rzeczywiście chciałem zrobić tego MOABa, czy się udało. Musicie poczekać do końca. Jest to wycinek znowuż jedynie najlepszego killstreaka. Dlatego może warto, zobaczcie, czy ci kamperzy zostali przede mnie ostatecznie zmoabowani, ale taka lekka aluzja mi się buduje na temat tej gry. Równie dobrze to mogłoby się nazywać Call of Duty Noobfair, ewentualnie FMG Akimbo, PP90, co tam jeszcze jest lamerskie. Nie wiem, no po prostu ta gra jest tak lamerska, tak mnie drażni. Ile razy nie wejdę do lobby, tam musi być pełno shotgunów, tych FMG, ludzie na Assassinie i blindają na raz. No po prostu nie da się zdzierżyć. Bardziej lamerska gra w historii chyba nie wyszła. Wydaje mi się, że robienie MOABa, w zasadzie wstawianie takiego killstreaku do gry, która jest tak niezbalansowana, jest głupotą ze strony twórców gry. W ogóle zastanawia mnie to, jak Infinity Ward może mieć tak po całości, za przeproszeniem, wyjebane na to, co się dzieje z ich grą. Cud się stało dosłownie, że w tym lobby nie było cheaterów, ale naprawdę to jest tak... jest w cholerę i jeszcze trochę więcej. Po prostu nie da się normalnej rundy rozegrać w tej grze. Albo jest, jak już mówiłem, pełno tych FMG Akimbo, albo jest pełno shotgunów, albo jest pełno, no nie wiadomo jeszcze czego, quickscoperów, bo quickscopy też zostały tak zniszczone w tej grze, że to jest mała bania, że po prostu mnie szlak trafia. Przepraszam, muszę sobie znowu odkażnąć. Dobra, nie, dam radę. No, jak już mówiłem, troszkę tutaj przykampiłem podczas tego gameplayu, może już nie będę taki sceptyczny, trudno, muszę się uśmiechnąć mimo wszystko. No co, no nie będę przecież zamulał strasznie, ale no powiedzmy, że porozmawiajmy o czymś bardziej przyjemnym. Grupa na Steamie czeka, dodawajcie mnie, zagramy sobie może w Black Opsa, zanim długo jak więcej osób wejdzie, ponieważ do MW2 też siły nie mam, bo rzeczywiście te granatniki G18 oraz komandosi średnio mi pasują. Nie ukrywam, że brak serwerów w MW2 troszkę podnisza tą grę, ale z drugiej strony powoduje, że łatwiej nagrać z niej gameplaye. I nie wiem, tak zastanawiałem się troszkę nad tym, czy te serwery, czy lobby w zasadzie są dobre. Powiem tak, lobby są dobre, dlatego że na pewno nikt nie pomodyfikuje ustawień serwera, nie będzie zaraz 10 tysięcy punktów do zdobycia i nagranie gameplaya wtedy z takiej gry, gdzie na przykład w Call of Duty 4 teraz tak mamy na PC-cie, pełno jest serwerów, na których osiągnięcie maksymalnego wyniku to jest naprawdę ponad godzina, a no przecież rzucanie godzinnego gameplayu na YouTube'a z Call of Duty 4 to jest, no, głupota. Dlatego to jest w zasadzie na korzyść lobby w tym przypadku, a na korzyść serwerów jest przede wszystkim brak możliwości zmodyfikowania i mniejsze lagi. No i z drugiej strony, no nie wiem. Sorry, naprawdę czuję się nie tak, jakbym chciał. No, jak już mówiłem, nie chcę się nad sobą użalać, tylko chcę się jakoś tak wytłumaczyć, czemu no nie jest tak dobrze jak zwykle. Chociaż nie wiem, czy zwykle jest też dobrze, ale w zasadzie, no nie wiem, popatrzmy na ten gameplay po raz kolejny. Tutaj już byłem na bardzo wysokim killstreaku, chyba coś koło 20. Nie wiem, nie liczyłem, pamiętam tylko kiedy jest, że tak powiem, jeden z ważniejszych killów. No, tutaj mało nie padłem. Oczywiście jeden ze snajperów chciał mnie załatwić, ale na szczęście dałem sobie z nim radę. I tutaj, nie wiem, czy to było 23, już nie, chyba 22 jeszcze. I 23 zabicie, tak, tutaj padło 23 zabicie i teraz brakuje mi tylko jednego zabicia do MOABa i patrzcie, nóż flery! Ile nerwów przez to miałem, słuchajcie, naprawdę, jeżeli byście to docenili i dobilibyśmy do 20, może 25 łapek w górę, to byłbym naprawdę wam bardzo wdzięczny.
I kolejny gameplay oczywiście pojawi się jutro, jak zwykle codziennie. Dzięki wielkie za oglądanie i za denerwowanie się ze mną tym gameplayem. See ya!